Cześć. Słuchajcie, myślicie, że dzisiaj serwisowanie samochodu to jest jakaś w ogóle porażka, jeśli chodzi o ceny i tak dalej? No nic bardziej mylnego. Producenci zafundowali nam teraz już, producenci samochodów, nowy sposób na ciągnięcie kasy z użytkownika, a mianowicie blokowanie komputera samochodu. No i żeby się z nim połączyć i tak dalej, należy zapłacić im haracz, bo inaczej tego nazwać nie można. Nowe samochody mają poblokowane komputery i żeby właśnie się podłączyć do tego Twojego samochodziku i skasować Ci serwis olejowy, trzeba się połączyć z jakąś chmurą. Oczywiście musisz za to zapłacić i dopiero wtedy będziesz mógł skasować Panu serwis olejowy, szczytać błędy, skasować błędy i tak dalej, i tak dalej. No, idziemy naprawdę w bardzo złym kierunku. Już te firmy motoryzacyjne dostały zielone światło, żeby tyrać swoich użytkowników, żeby tyrać swoich klientów, bo to do niczego innego nie służy, tylko do tyrania, do zabierania im hajsów bezpośrednio w formie na przykład takiej, że idziesz do autoryzowanego serwisu i tam płacisz za taką diagnostykę pierdyliard. Ewentualnie idziesz do nieautoryzowanego serwisu, ale który musi mieć odpowiedni komputer z dodatkowo jeszcze oczywiście opłaconym abonamentem i tam też zapłacisz porównywalne kwoty. Także no nic fajnego niestety to nie wróży. Użytkowanie samochodów tych zupełnie nowych, tam powiedzmy 2-3-letnich, no po prostu stanie się bardzo drogie tylko ze względu na to, że choćby opłaty związane z licencjami, tego typu rzeczami będą bardzo wysokie. I sprawa następna, tam oczywiście to jest wielowątkowe, ale na parę rzeczy muszę zwrócić uwagę. Te diagnoskopy, w ogóle diagnoskopy, profesjonalne urządzenia diagnostyczne w warsztatach, to nie są tanie rzeczy i dla tych, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, ja mówię jeszcze dla tych, którzy... bo inaczej, dla tych, którzy pomyślą sobie, że można sobie kupić na AliExpressie coś tam, słuchajcie, nie w warsztacie, który zajmuje się tym profesjonalnie. Często, gęsto są to rzeczy z nielegalnym oprogramowaniem, więc to też są konsekwencje, więc taki prawdziwy, legalny diagnoskop, oryginalny, to są koszty rzędu 5, 7, czasem 20 tysięcy złotych. No i do tego trzeba płacić jeszcze roczny albo miesięczny abonament, w zależności kto tam, co tam wybierze, model subskrypcyjny. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Teraz jest tak, że większość tych diagnoskopów, albo wszystkie właściwie, mogą Wam właśnie skasować inspekcje olejowe, mogą Wam sczytać te właśnie błędy, tam możliwość skodowania i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy zrobić takim diagnoskopem nie ma problemu, natomiast żeby serwisować te najnowsze samochody, to już nie wystarczy w niektórych przypadkach zaktualizować sobie oprogramowanie, tylko trzeba będzie wymienić diagnoskop, same urządzenie, które jest naprawdę drogie i skoro nieautoryzowane serwisy, przepraszam, będą miały ponieść takie koszty, żeby Wam serwisować te właśnie poblokowane samochody, te z abonamentem, no to może się okazać, że dużo warsztatów tego po prostu nie zrobi, bo się im to nie będzie opłacać. I ja już wielokrotnie, jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy prowadzą właśnie warsztaty, to mówią, że z niektórych usług po prostu rezygnują, bo klient nie zapłaci im za to. Maszyna czy komputer, któryś jakiś specjalistyczny, może kosztować 15-20 tysięcy, który robi tam różne fikołki. Natomiast no, ktoś, kto ma go kupować, no to się zastanowi 10 razy, czy to przypadkiem nie jest przestrzelenie, no bo nie będzie miał na to klientów, albo klient, który przyjedzie i będzie potrzebował takiej usługi, no to będzie sporadyczny, no i nie będzie chciał zapłacić odpowiednio wysokiego rachunku. Więc niektóre usługi po prostu znikną. To będzie niesamowite, no bo jeżeli takiemu warsztatowi się nie będzie opłacał zakup takiego urządzenia diagnostycznego, no to będziesz szukał sobie warsztatu, który Ci będzie w stanie tylko wykasować serwis olejowy, no nie wiem, 20, 30, 40 kilometrów od Ciebie, albo będziesz zmuszony do tego, żeby serwisować się w autoryzowanej stacji obsługi, a tam naprawdę nikt się nie pyta o to, czy Wy macie pieniądze. I
nikt was nie żałuje w tych autoryzowanych stacjach obsługi. Jak nie masz kasy, to nie wiem, to jedź sobie gdzieś indziej albo przestań jeździć samochodem. Więc tak to będzie wyglądało. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja, no bo tutaj taki diagnoskop ten nowoczesny oczywiście musi być podłączony do internetu, czyli tam gdzieś wysyła te informacje do chmury jakiejś. No zatem producent samochodu zna pełną historię auta, pełniusią. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżasz do takiego autoryzowanego czy nieautoryzowanego serwisu i korzystasz z tego właśnie diagnoskopu z tą podłączeniem do chmury, to ten diagnoskop wysyła pełne dane Twojego auta, co było w nim robione, jakie były kodowania, co tam było, numer VIN, wszystko. Także historia Twojego samochodu jest znana producentowi od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale ja uważam, że to jest źle. Za dużo informacji, które są w posiadaniu producentów auta, może powodować, że oni dokładnie, już teraz my jesteśmy statystycznie pokrojeni. Dobrze wiadomo, co się opłaca, co się nie opłaca, jaki ten samochód powinien być, żeby przynieść jak największe korzyści dla producenta auta. A teraz sobie wyobraźcie, że oni dostaną informacje o absolutnie wszystkim. Co, kiedy się popsuło, przy jakim przebiegu. No, różne rzeczy będą wiedzieć na Twój temat tego Twojego samochodu. No i to może spowodować, że te auta będą dla użytkowników jeszcze droższe w eksploatacji, bo ktoś tam z księgowych wpadnie na pomysł, że słuchaj, a może byśmy to jeszcze zepsuli, a może tamto, wiesz, bo to się za rzadko psuje. No i efekt tego może być taki, że będziemy mieli po prostu nieznośne auta. No ale zobaczymy, jak to będzie. Cześć.